Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje zorganizowanie strajku nauczycieli. Do tej pory rozprowadzane były ankiety wśród nauczycieli. Sprawa dotyczyła referendum strajkowego. Jak te ankiety przedstawiają się w powiecie szczecineckim? Ilu nauczycieli jest za tym, aby odbył się strajk, a ilu jest przeciw? W dniach 7-10 lutego 2018 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadzał referendum strajkowe wśród pracowników szczecineckich szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Referendum było przeprowadzane w 15 placówkach. W 11 placówkach pracownicy, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ponad 50% brało udział. I w nich ponad 50% opowiedziało się za podjęciem działań strajkowych w 11 placówkach. W dwóch placówkach frekwencja była niższa niż przewiduje ustawa, a w dwóch placówkach pracownicy opowiedzieli się, że nie chcą przystąpić do jednodniowego strajku. To chodzi o szkoły w powiecie szczecineckim. W mieście Szczecinku i szkołach ponadgimnazjalnych podległych starostwu. To przeciw czemu protestujecie? Przeciw czemu chcecie protestować? Dlaczego miałby odbyć się ten strajk? Po pierwsze, to jest obrona miejsc pracy. My do tej pory nie wiemy, jakie będą zwolnienia w związku z wprowadzaną reformą. Kwestia zalecami wprowadzenia tej reformy i wreszcie również żądanie, które zostało złożone na ręce dyrektorów placówek, to jest 10% podwyżka. Ja zwracam uwagę, że nauczyciele mieli podwyżki od roku 2012. Czy protestujecie przeciwko reformie, jeżeli chodzi o zmianę systemu nauczania? Tak. Jesteśmy zdecydowanie temu przeciwni, przede wszystkim w formie wprowadzenia tej reformy. Raz, że te konsultacje, nazwijmy to pseudospołeczne, które pani Zalewska twierdzi, że się odbywały, to tak naprawdę proszę porozmawiać, jak one wyglądały, kiedy przyjeżdża przedstawiciel kuratorium, robił prezentację i twierdził, że nie ma żadnych pytań i tak dalej. Nikt nie zgadza do końca skutków finansowych wprowadzenia tej reformy. Jest ona robiona w generalnym pośpiechu. Uderzy przede wszystkim w uczniów, ale również rodziców. Protestujecie przeciwko zwolnieniom, bo obawiacie się zwolnień. Czy takie zwolnienia będą? Bo według zapewnień pani minister i zapewnień władz miasta takich zwolnień w szkołach nie będzie, a jeżeli będą, to będą minimalne. W kwestii, mamy jak gdyby zapewnienie pana burmistrza, że będzie robił wszystko, żeby tych zmian, czy w ogóle zwolnień było jak najmniej, tak? Ale te zwolnienia będą wśród nauczycieli gimnazjów. Proszę pamiętać, że gimnazja będą włączone lub tworzone przy szkołach podstawowych, tak? Według moich informacji, które posiadam od dyrektorów tych placówek gimnazjalnych, przynajmniej 7 nauczycieli nie będzie miało zatrudnienia. Do tej pory nie mamy odpowiedzi, gdyż są robione przez dyrektorów placówek arkusze organizacyjne, nie wiemy tak naprawdę, ilu nauczycieli będzie miało ograniczony etat. Etat, czyli te pensum godzin, co daje jak gdyby podstawę pensji zasadniczej nauczyciela. Przeprowadzone być również referendum na temat protestu nauczycieli w stolicy. Tam mają pojechać nauczyciele z całej Polski. Kiedy to referendum się odbędzie? Czego będą dotyczyły te pytania? Znaczy się w tej chwili, panie redaktorze, są zbierane podpisy o przeprowadzenie referendum ogólnopolskiego. Musimy zebrać ponad 500 tysięcy podpisów w skali kraju o to, żeby przeprowadzić referendum w sprawie, czy jesteś za, czy jesteś przeciw wprowadzonej reformie przez panią minister Zalewską. Ale ta reforma już została wprowadzona, właściwie jest w trakcie wprowadzania. To przeciw czemu protestujecie? To, czy ten proces ma w ogóle sens? Ja przepraszam bardzo, a tak naprawdę proszę mi powiedzieć, jakie nakłady finansowe żeśmy ponieśli? Czas związkowców, czas samorządów, tak? Organizacja sieci szkół, uchwały Rady Miejskiej, tak? Bo do tego samorządy zostały ustawą zobowiązane. I w tej chwili jak gdyby są przekazywane do szkół, spływają podstawy programowe, które cały czas trwają i wzbudzają ogromne emocje, podstawy programowe. Reforma ma objąć klasę 1., 4. i 7. szkoły podstawowej. W tej chwili nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja z podręcznikami. Według pani minister one są drukowane. Natomiast jest pytanie, czy rzeczywiście zdążą.
To uważacie, że wasz protest spowoduje to, że rząd wycofa się z tej reformy, jak pan co sobie wyobraża? Ja uważam, że po prostu powinno zostać przeprowadzone referendum, gdzie przede wszystkim powinno być również wzięte pod uwagę jedno zdanie, zdanie rodziców. No ja rozumiem, że powiedzmy można pewne sytuacje tłumaczyć niszem demograficznym, ale te zmiany, o których zapowiada ta reforma, my się będziemy z nimi borykać nie tylko do roku 2019, ale jeszcze później, tak? Proszę pamiętać o tym, że tak naprawdę nigdy do końca nie zostało podsumowane, jakie skutki pozytywne czy negatywne miała ta reforma wprowadzająca gimnazja. Natomiast proszę pamiętać również, jak gdyby, co ja powtarzam cały czas, że odpowiedzialność za przeprowadzenie tej reformy nie spadnie na panią minister. Ona, Sejm podjął uchwałę, pani minister, jak gdyby to przyklepane wszystko jest, są wprowadzane pewne rozporządzenia. Natomiast proszę pamiętać, że to wszystko spadnie na organy prowadzące placówki, czyli organy samorządowe. To one będą musiały organizować sieć szkół, to jest raz. Przypisać ulice, przenosić dzieci, bo ustawa nawet dopuszcza przenoszenie dzieci bez zgody rodziców, ale przede wszystkim koszty tego spadną również na samorządy. Mówi pan o tym, że rząd powinien spytać się rodziców, czy wy pytaliście o to rodziców? Tak, rozmawiamy z rodzicami. Coraz więcej rodziców widzi, jakie to problemy rodzi. Proszę pamiętać, jak gdyby taką akcję piękną sześciolatki nie do szkoły. Prawda? Wtedy pytano państwa Lbanowski, zrobiono wielką akcję, zebrano blisko 1 000 000 podpisów, tak? Popieraliście tą akcję? Myśmy po prostu mówili, że to trzeba jak gdyby przemyśleć sprawę, bo dla nas to były również jak gdyby miejsca pracy. To nie zostało wprowadzone. W ogóle te sześciolatki rozłożyły jak gdyby system na 3 lata. Ale teraz też mają prawo wypowiedzieć się rodzice. No, ale wtedy te podpisy zostały zmielone, tak można tak to powiedzieć. Mówiąc brzydko, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wsparł w tej akcji rodziców i nie popieraliście. Nie popieraliśmy, dlatego że uważaliśmy, że jak gdyby pozbawiono dzieci, choćby nawet 3-latki, 4-latki obowiązku szkolnego. W tej chwili dziecko ma prawo chodzić do szkoły, natomiast nie ma obowiązku. Ale nie popieraliście rodziców. Ale rozmawialiśmy z rodzicami, wskazywaliśmy dlaczego. Proszę popatrzeć, że zostały stworzone, choćby nawet klasy zero, zostały stworzone w szkołach, zostały stworzone warunki dla tych dzieci w szkołach. Jeszcze spytam w ten sposób. Kilka lat temu, nawet w rozmowie z panem, twierdził pan, że gimnazja to jest nieporozumienie, że tam się rodzą patologie, że to jest zły system, że trzeba go zmienić. Co się stało w ciągu tych 2-3 lat, czy ostatniego roku, że zaczęliście... że zaczęliście chwalić gimnazja. Co się stało? Powiem krótko. O tym zdecydowały jak gdyby dwie rzeczy. Po pierwsze, same gimnazje wypracowały pewne procedury, choćby nawet bezpieczeństwo, zachowania, posiadają kadry do tego przygotowane do tej pracy z młodzieżą w takim wieku, nazwijmy to, trudnym. A po drugie, jak gdyby to, co się często pomija, ogromnym plusem dla mnie przynajmniej są te wyniki badań zewnętrznych. To jest słynne PISA i badania OECD, które wskazują, że nasi gimnazjaliści cały czas szli w górę. Czyli uważa pan, że ten program jest dobry? Chociażby minimalna liczba godzin historii w szkole, mała liczba godzin matematyki, no bardzo okrojony program. Panie redaktorze, a co się teraz zmieni po tej reformie? Może pan mi powiedzieć, to ja panu powiem. Jeżeli godzin matematyki będą 4, tak, tygodniowo, historii będą 2, a religii również 2. To ja przepraszam bardzo, 2 godziny religii i 2 godziny matematyki. Jeżeli w cyklu kształcenia będzie ponad 1200 godzin matematyki, to będzie 600 godzin religii. Co się zmieniło? Nie. Czyli uważa pan, że ten program jest do luftu, że nie powinien zostać wprowadzony, ma zostać tak, jak było, tak? Jeżeli tak, panie redaktorze, i mówimy co do zmian, tak? Ja uważam, że na to mają pójść miliardy złotych, bo nawet samorządy terytorialne obliczały korporacje samorządowe, że pierwszy rok reformy będzie kosztował około 1 000 000 000 złotych. To ja uważam, że ten 1 000 000 000 złotych powinien pójść choćby nawet w gimnazja, jeżeli już to w pracę psychologów, zatrudnienie dodatkowych pedagogów, w organizację zajęć dodatkowych pozalekcyjnych. Wzbogacenie oferty szkoły. To uważam, że na to te środki powinny pójść, a nie na to, żeby wprowadzać coś, co naprawdę będzie przez 4 lata kulało. No tak, martwi się pan o publiczne pieniądze, a będziecie za tym, aby
podnieść wam pensję. Przepraszam bardzo, ja powtarzam, że od 2012 roku nie było podwyżek nauczycielskich. Natomiast zwracam uwagę, że zmienia się ustawa o systemie, że do tej pory jak gdyby były z góry wskazywane, że trzeba wyrównywać średnie. Bo tak naprawdę pensja zasadnicza nauczyciela, którą on otrzymuje, to jest zaledwie 60-70% poboru, który on bierze. Reszta to są dodatki. W tym momencie będą prowadzone negocjacje, czyli zarządy oddziałów, taki Szczecinek, przedstawiciele związków zawodowych będą musiały prowadzić negocjacje z organami prowadzącymi, czyli wracamy do tego uzgadniania regulaminów, tego co było już wcześniej. Jest pytanie, jakie środki będą przeznaczane i gwarantowane przez państwo, bo jeżeli tylko mówimy o tych 70%, to średnio nauczyciele stracą, jeżeli to będzie tak wyglądało, jak to jest zapowiedź, to nauczyciele stracą około od 300 do 600 zł miesięcznie. Chciałby pan, żeby wszyscy nauczyciele znaleźli zatrudnienie, a liczba uczniów w szkołach spada, jak to według pana powinno wyglądać? Jeżeli już to tutaj, na pewno to nie unikniemy od tego, to są dwa zjawiska. Po pierwsze nic demograficzny, drugie emigracja, tak? Można sprawdzić w skali miasta, jak wysoka jest emigracja wśród nawet tych dzieci najmłodszych. Natomiast wydaje mi się, że takim rozwiązaniem również jest choćby nawet zastosowanie podziału na grupy. Ja nie wiem, panie redaktorze, jak pan sobie wyobraża, jeżeli na przykład w 2019 roku spotkają się uczniowie klas szóstych obecnych i pierwszych gimnazjalnych spotkają się w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie zamiast 300 tysięcy uczniów będzie 700 tysięcy uczniów. Proszę pamiętać również, że szkoły branżowe, czyli te dawne zawodowe, nazwijmy to, będą musiały przygotowywać dwa cykle kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej i dla absolwentów gimnazjum. Ale szkoły zawodowe są wręcz niezbędne. Wszyscy to przyznają. Ja tego nie neguję, panie redaktorze. Ja tylko wskazuję, że uczeń szkoły podstawowej, który będzie kończył w roku 2019 ósmą klasę, będzie miał znacznie niższy poziom wiedzy niż uczeń gimnazjum klasy trzeciej. W szkołach zawodowych będą tworzone dwa profile dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ja jestem jak najbardziej za szkolnictwem zawodowym, dlatego że to daje jak gdyby podstawę zawodu i wejścia w cykl produkcyjny tej młodzieży. Ja jeszcze spytam o ten protest, strajk, jeżeli miałby się odbyć w Szczecinku. Jakby to wyglądało? Nauczyciele nie przyszliby do pracy, nie byłoby lekcji w określonym dniu? W tym momencie jak gdyby odpowiedzialność za zabezpieczenie zajęć bezpieczeństwa dzieci spoczywa na dyrektorze. Na dyrektorze placówki, każdej placówki tam, gdzie zostanie podjęta akcja protestacyjna. Czy ona zostanie podjęta? Ja mówię o ewentualnym strajku, gdyż 7 marca Zarząd Główny ma podjąć uchwałę dotyczącą właśnie strajku jednodniowego. Czy on ma być przeprowadzony w województwach, jednego dnia we wszystkich, czy ewentualnie po kolei określone województwa podejmowałyby ten strajk w ciągu jednego dnia. Natomiast wtedy jak gdyby jest placówka, jeżeli będą oczywiście dzieci, to wtedy dzieci przychodzą i ci nauczyciele, którzy nie przystąpią do strajku i oczywiście pan dyrektor, czy pani dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, zapewnienie im zajęć. Natomiast nauczyciele jak gdyby nie podejmują pracy.